Cześć, z tej strony Danielus. Witam Was bardzo serdecznie w grze FIFA 12 i przed Wami mój krótki, skromny komentarz na temat tejże właśnie gry. Obecnie jesteśmy właśnie w głównym menu, w którym możemy sobie wybierać tryby rozgrywki, czy gramy online, czy gramy single player. Mamy oczywiście do dyspozycji wirtualną gwiazdę, konfigurację gry, gdzie w końcu możemy sobie zmienić ustawienia co do sterowania. Mamy informację o naszej FIFA, możemy wyjść i rozegrać mecz szybki i co jest ciekawe, w końcu możemy grać bramkarzem. Także sam ten design takiego menu, które nas wita, jest całkowicie przemeblowany, ale bardzo dobrze i solidnie zrobiony, także po jakimś czasie ja na przykład przyzwyczaiłem się do właśnie takiego wyglądu menu i uważam, że jest lepsze niż to, co było wcześniej. Co mamy nowe? Nowe mamy centrum tworzenia. Jest to możliwość wybrania, zaimplementowania do swojej wersji gry jakiejś drużyny, zawodnika bądź turnieju, który będzie stworzony przez graczy. W tym momencie niestety nic do pobrania nie mam, aczkolwiek tutaj można właśnie odwiedzić stronę internetową, która jest podana na ekranie i tam można zorientować się w temacie. Jeżeli chodzi o tryby online, to strasznie podoba mi się tryb, który jest nowy, sezony pojedynków. Jest to genialna sprawa, prowadzimy sobie tutaj dowolnie wybrany zespół, zresztą Wam pokażę. Prowadzimy sobie dowolnie wybrany zespół. Mamy do wyboru mecz ligowy, mecz pucharowy. Puchary są co jakiś czas odpalane. Ostatni puchar. Wiem, że ten, który teraz właśnie jest dostępny, oczekiwanie na niego trwało mniej więcej 11 czy 2 tygodnie, 11 dni bądź 2 tygodnie, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie jest trochę przerwy, zanim udostępni się mecz pucharowy i ten sezon, gdzie możemy zagrać sobie puchar. Wygląda to mniej więcej tak. Zaczynamy od 1.8. No i wybieramy sobie dowolną drużynę, jaką tylko chcemy. Jak ją wybierzemy, to system automatycznie szuka nam rywala, który jest mniej więcej na tym samym poziomie. No i rozgrywamy sobie takie mecze. Jeżeli przejdziemy, no to przechodzimy dalej. Ale przejdźmy do ligi. Liga wygląda mniej więcej na tym samym, w ten sam sposób. Mamy do wyboru obojętnie jaką drużynę, możemy grać reprezentacją, możemy grać ligą, także tutaj nie ma znaczenia, komputer i tak nam dobierze przeciwnika na naszym poziomie. No i tutaj mamy coś takiego jak strefa spadkowa ligi, czyli jeżeli uzyskamy 8 punktów rozgrywając 10 meczy, bo tyle właśnie jest w lidze, no to w tym momencie nie spadniemy z ligi do niższej ligi rozgrywkowej. Co dalej? Żeby awansować do następnej ligi, musimy zdobyć 14 punktów, tak jak tutaj jest pokazane. Ja jestem w tym momencie w lidze 9, niedawno dopiero zacząłem w to grać, także na razie jestem troszeczkę nisko, ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Także serdecznie Wam polecam ten tryb rozgrywki online, bo jest naprawdę strasznie wciągający. Cóż jeszcze mógłbym pokazać? Jeżeli chodzi o karierę, no to też wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. Sam ten ekran kariery został troszeczkę zmieniony i też jest bardzo ciekawy. Możemy sobie zobaczyć wieści klubowe, możemy sobie zobaczyć wieści ze świata, najnowsze wieści, także no jest tego trochę, wieści o transferach. Prawym analogiem przełączamy się właśnie na tej liście najnowszych wieści. Możemy rozwinąć temat klikając Y na padzie, także no wygląda to dosyć fajnie. Mamy też szkółkę juniorów. Ja tutaj mam już dosyć sporą drużynę juniorów, których szukam w Polsce. No i cóż, oczywiście jak osiągną wiek 16 lat, to możemy zaproponować im kontrakt, aby zaczęli grać w naszym zespole. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Co do scoutingu,
Scout dostępny, bardzo fajnie. Rozpocznij. No i tutaj właśnie wybieramy sobie region świata. To też troszeczkę uległo poprawie, zmianie. Jest to bardzo fajnie teraz zrobione. Wybieramy sobie region świata, a kiedy to zrobimy, no tutaj możemy wybrać sobie kraj w tym regionie. Czyli tak jak mówiłem właśnie, ja szukałem wcześniej w Polsce. No i do danego kraju wysyłamy sobie łowcę talentów. Możemy określić oczywiście czas, no i typ zawodnika, którego będziemy poszukiwali. Możemy zatrudnić sobie więcej niż jednego skauta, będzie to więcej kosztować, no ale wtedy będziemy mieli więcej młodych talentów znajdowali, i co na pewno ułatwi nam później zadanie. Tak więc, no ja gram teraz Borussią Dortmund, jestem na 5. miejscu w lidze, Lewandowski jest oczywiście 10. co do najbardziej bramkostrzelnych zawodników. Także no, nie wygląda to jakoś imponująco, no ale przecież to ma być zabawa, to nie jest coś gra wyczynowa, ja przynajmniej do niej tak nie podchodzę. I daje mi dużo zabawy. Tak więc może nie będę wychodził, tylko przejdziemy dalej. Tutaj mamy symulację, o właśnie. To jest jeden z moich, juniorów. No i on, jak widzicie, zdecydował się, że podpisze ze mną kontrakt, co mnie bardzo cieszy. No przejdziemy sobie dalej. Adam Gikiewicz teraz, oferta kontraktu przyjęta, kolejny junior przyjął moją ofertę. Przechodzimy dalej. I mam teraz mecz przed sobą. No i to jest bardzo ciekawe, bo przed każdym meczem są właśnie wieści, które warto przeczytać. Między innymi no teraz mi podają, że Rudnevs, bo Rudnevsa ściągnąłem sobie do Dortmundu, jest w dobrej formie, no więc warto by go teraz było wystawić, bo to może się okazać bardzo celnym takim posunięciem. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o zawodników, zawodnicy bardzo fajnie z nami się porozumiewają, przynajmniej próbują to robić. I na przykład potrafi wyskoczyć okienko, w którym zawodnik mówi o tym, że twierdzi, że za mało gra, że źle się czuje w klubie, że on chyba będzie chciał zmienić klub, że rozmawiał ze swoim menadżerem, no i prawdopodobnie złoży wymówienie. No my wtedy decydujemy, czy chcemy przedłużać tą jego pseudomękę, czy chcemy go sprzedać. No jest to bardzo fajnie rozwiązane i jest dużo większa interakcja z zawodnikami, niż miało to miejsce wcześniej. Teraz widzicie okno wybierania strojów, to jest przedmeczowe okno, też się zmieniło. Bardzo mi się to podoba, jest to dużo fajniejsze niż było wcześniej. Tutaj mamy składy, jest to takie bardziej czytelne, jest jakby więcej informacji na ekranie, a mimo wszystko jest bardziej czytelne i bardzo mi się to podoba. Co do zarządzania zespołem, tutaj niewiele się zmieniło, wszystko wygląda mniej więcej tak jak było wcześniej. No i tak, skoro Rudnevs chciał bardzo zagrać, to mu teraz pozwolę i gramy. Tak wygląda okno tuż przed meczem. Mamy tutaj raport zwiadowczy, ostatnie 3 wyniki, kontuzje i zawieszenia ewentualnie, gdyby takie występowały. No i jedziemy, rozgrzewka, panowie się rozgrzali. Co do tej areny przedmeczowej, ona też wygląda ciekawiej. Jak widzieliście, przed chwilą było pokazane okno na zawodnika, o właśnie, teraz znowu. Tego wcześniej nie było, czyli po udanej interwencji bądź po właśnie nieudanym strzale pojawia się coś takiego. Rozpoczęcie meczu też jest zmienione i też wygląda lepiej. Jakieś fajne takie akcje bardziej znanych zawodników, którzy są bohaterami w swoich klubach. Stadiony są pięknie odwzorowane. Graficznie FIFA 12 wygląda zdecydowanie lepiej niż wyglądała 11, aczkolwiek 11 no też przecież wyglądała pięknie. Tutaj też należy się twórcom, należą się prawa. Co do samej gry, ja mam włączoną opcję ręki, występowania ręki w grze. Wcześniej oczywiście ręki nie było. No co było niestety dosyć sporym minusem. Czy to wykorzysta? Bo jednak ręka to realizm piłce nożnej i codzienność, więc ona moim zdaniem powinna występować. Jest to bardzo losowe co do pojawienia się takiej ręki, kiedy sędzia gwizdże.
I to też jest fajne, że właśnie nie ma takich schematów, albo one są, występują tak rzadko, że no nie da się tego za mocno odczuć. Co jest bardzo dużym plusem, myślę, bo nie tylko jeżeli chodzi o rękę, ale również o różne zagrania. Ale to właśnie sprawia ten nowy system, nowy silnik kolizji. Sędzia nie przerwał czyli Impact Engine. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem. Co do poziomu trudności, no ja nie jestem jakimś zaawansowanym graczem w FIFA, aczkolwiek od 3 lat zawsze jestem wyposażony w tego boksy i rozgrywam dosyć często spotkania, więc nie jestem też jakimś graczem casualowym czy niedzielnym, ale no, jak dla mnie poziom trudności jest dobrze wyważony. I inteligencja przeciwników, szczególnie obrońców, została znacznie poprawiona. Teraz dużo trudniej jest strzelić bramkę, dużo łatwiej ją stracić. Zawodnicy poruszają się bardziej realistycznie. Jednym zwodem, o właśnie, to był przykład akcji, którą potrafią prowadzić komputerowi gracze, że tak to określę. Kombinują, podają, dużo podają, dośrodkowują na różne sposoby. Można teraz zrobić coś takiego, że strzelimy piłkę w pole karne, a zawodnik po prostu dostawi nogę. Jest to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Lewandowski na spalony. Tak więc no, o FIFA 12 można się wypowiadać tylko i wyłącznie w superlatywach. Ja nie widzę tutaj żadnych poważniejszych błędów. Jestem bardzo zadowolony z tego produktu, który dostałem. Gra mi się po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, to absolutnie ta FIFA nie zawiedzie waszych oczekiwań. No więc to by było chyba na tyle, co miałem wam do powiedzenia. Myślę, że komentować gry jest warto. Bardzo mówię to w swoich odczuciach, gdyż one są cenne dla twórców. A co za tym idzie? Jakiś tam wpływ na późniejsze produkcje gracze mają. No, jeszcze jedna akcja. Nie udała się. O, to jest właśnie to. Bramkę strzelić jest dosyć trudno. Oczywiście im wyższy poziom, tym jeszcze trudniej i komputerowi przeciwnicy grają bardziej skutecznie. Tak więc i tryb multiplayer, i tryb single player zapewnia masę rozrywki. Jest tutaj jeszcze wiele opcji, o których można by się rozwodzić. Ale to, jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, to zachęcam do kupna, bo zapoznamy się samym z tym, co udostępnili nam twórcy tej produkcji. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.